imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Warto zastanowić się nad tą dzisiejszą Ewangelią od końca. Ten, kto nie korzysta z zaproszenia na ucztę godową, będzie wyrzucony do ciemności. Tam, gdzie nie ma światła, tym światem jest nasz Pan Jezus Chrystus. I faktycznie, gdyby się przypatrzeć dziejom ludzkim, to widzimy jedną wielką ciemność. Tam, gdzie nie ma światła Chrystusowego, tam jest ciemność, ból i zło. I tylko światłość Chrystusowa może nas oświetlić. I idąc za tą światłością i wyłącznie za tą światłością, nie za złudnym migotaniem współczesnych światełek, tylko w ten sposób będziemy się mogli zbawić. Ale to wymaga ogromnego wysiłku, to znaczy uporządkowania przede wszystkim swojego życia. Zobaczenia, co jest najważniejsze, a co jest mniej ważne. Wszystkie te rzeczy, którymi poświęcali się ludzie, by wymówić się od uczty, są ważne. Nie ma tam rzeczy nieistotnych, ale te ważne rzeczy potrafią właśnie człowiekowi przesłonić to, co jest najważniejsze. Święta Jadwiga, które święto dzisiaj obchodzimy, Święta Jadwiga, zwana Śląską, jest tą, która nie dała się oślepić błyskotkami tego świata. Była z rodu von Andek. To był jeden z najmożniejszych rodów szlacheckich Bawarii. Była księżniczką Merawą w Dalmacji. Była z potężnego, bogatego rodu. I właśnie dlatego Henryk Brodaty, książę Śląska i później całej Polski, wybrał ją sobie za żonę. Chodziło oczywiście w dużej mierze o wpływy polityczne, o zabezpieczenie się w stosunku do innych władców, w tym w stosunku do innych piastów. To był okres rozbicia dzielnicowego i zdobycie władzy nad całym Śląskiem, jak to uczynił Henryk Brodaty, było oczywiście trudnym dziełem. Zdobył on też południową Wielkopolskę i tę dzielnicę, która była senioralna wraz z Krakowem, stołecznym Krakowem, przez co mógł się tytułować księciem całej Polski. Dlatego też święta Jadwiga, stawszy się żoną Henryka Brodatego, stała się władczynią nie tylko Śląska. Z tą nazywaną Jadwigą Śląską jest pewną niedokładnością, bo była ona księżniczką całej Polski, stąd też mamy jedną z naszych świętych władczyń monarchii. Dlatego też ważne jest, by się za nią, właśnie do niej, za Polskę modlić, bo ona księżną idealną. W czasach swoich rządów, gdy była małżonką Henryka Brodatego, musiała swojego męża nieraz powstrzymywać przed różnymi aktami gwałtownymi, bo bycie władcą niemal połowy obecnego terytorium Polski po rozbiciu dzielnicy nie było prostą rzeczą. Nie było proste trzymać wszystko razem w rękach. Niemniej jednak święta Jadwiga tak pracowała nad Henrykiem Brodatym, że ten stopniowo łagodniał, także mogli oni w końcu podjąć też ślub życia w białym małżeństwie, takim, którym nie było pożycia małżeńskiego, a było skupienie się już tylko nad Panem Bogiem. Byli oni oczywiście już wtedy w pewnym, jak nowe czasy, wieku, bo ona była po 30, a Henryk Brodaty miał lat 43, co jak nowe czasy, bo prawie że starością. Święty Henryk Brodaty przyjął tonzurę nawet kapłańską i zapuścił brodę jak mnisi, by poświęcić swoje życie do tej pory na bardziej chrześcijańskie życie. Założyli oni opactwo w Trzebnicy w 1202 roku, a więc 820 lat temu. To opactwo cysternek było jednym z najważniejszych w naszej historii. W ogóle cystersi byli tym zakonem, który po benedyktynach, a jeszcze przed innymi XIII-wiecznymi zakonami bardzo uświęciły Polskę. Cystersi są chwaleni za różne wynalazki gospodarcze, ekonomiczne, techniczne, ale przede wszystkim był to zakon szczególnie rozmiłowany w modlitwie. Te nowinki techniczne, które u cystersów stosowano, miały właśnie służyć temu, żeby było mniej pracy w gospodarstwach, a więcej czasu na modlitwę. Stąd też cystersi osiedlali się, w przeciwieństwie do benedyktynów, na obszarach bardziej nizinnych, nadrzecznych, by móc hodować ryby, jak tutaj na przykład w Mogile, obecnie na terenie miasta Krakowa. W ten sposób mogli więcej czasu
spędzić na kontemplacji Pana Boga i na rozmowie z Nim. Święta Jadwiga w końcu wstąpiła do cysterek w Trzebnicy, które sama wraz z mężem ufundowała, gdzie jej córka księgi Gertruda była zresztą przełożona. Ze swojego życia przeżyła święta Jadwiga ogromne ciosy. Po śmierci męża w 1236 roku wraz ze swoim synem Henrykiem Pobożnym rządziła Śląskim i tenże Henryk zginął w walce z Mongołami w bitwie pod Legnicą w 1241 roku. Dla każdej matki, gdy śmierć swojego syna była ona okrutna, obcięto mu głowę i obnoszono w triumfie po całym obozie, jest rzeczą straszną. Ale święta Jadwiga się nie zamała tym faktem. Była w tym czasie we Wrocławiu, który oparł się w przeciwieństwie chociażby do Krakowa Mongołom i tam między innymi dzięki cudowi błogosławionego Czesława miasto cara błogosławiony Czesław widział wielką kulę słoneczną nad Mongołami. Tejże właśnie kuli mieli się Mongołowie wystraszyć i pójść dalej na Legnicę. W końcu umarła w roku 1243, jako zbolała wdowa i matka dzieci, które niemal wszystkie dzieci umarły, czy to w dzieciństwie, czy też później, jak jej umiłowany syn Henryk Pobożny, który swój przydomek nosił z jakiegoś powodu, naprawdę niemal od dzieciństwa, w przeciwieństwie do ojca pozbawiony takiego cech, jak gwałtowność. Święta Jadwiga Śląska została rychło kilkadziesiąt lat po śmierci kanonizowana, została włączona najpierw do patronału polskiego, dopiero król Jan III Sobieski wyprosił papieża błogosławionego Innocentego XI, by święto świętej Jadwigi rozciągnąć na cały Kościół powszechny. Błogosławiony Innocenty XI, który organizował krucjatę antyturecką i przyczynił się walnie, może w największym stopniu nawet, do zwycięstwa wojsk chrześcijańskich nad Turkami, dał ten przywilej świętej rodzinie Sobieskich. Król Jan III Sobieski zresztą pielgrzymował do Trzebnicy, która w tym czasie, co ciekawe, chociaż znajdowało się na Śląsku, to było bardzo polskim opactwem. Brało się to prawdopodobnie z tego, że w wyniku reformacji Dolny Śląsk stał się w większości protestancki. Mniszki cysterki pochodziły w dużej mierze, w głównej mierze nawet z Górnego Śląska, tylko bardziej polskiego, nawet z Polski w owym czasie właściwie. Tak było aż do XVIII wieku, kiedy to Prusacy zaczęli forsować germanizację, aż w końcu znieśli oni opactwo na początku XIX wieku, po 600 latach błogosławionej działalności cysterek w Trzebnicy. Zostało one stamtąd usunięte. Niemniej jednak święta Jadwiga cały czas patronuje z tego pięknego, wspaniałego opactwa nad wszystkimi ziemiami Polski. Święta Jadwiga też nie dała się oślepić blichtrowi tego świata. Jako księżna rozdawała jałmużnę, jak tylko mogła, opiekowała się wręcz ubogimi, chodziła boso i czyniła naprawdę ostre pokuty. Ostre, takie naprawdę średniowiecznym stylu. Przez to niektórzy ją krytykowali, ale przez to modliła ona bardzo wiele łask. Módlmy się do świętej Jadwigi o to, by nasz kraj miał takich monarchów, władców, którzy prawdziwie po chrześcijańsku rządzą i z miłością do Pana Boga, i z miłością do bliźniego, by potrafili w ten sposób postępować, by Królestwo Boże w naszym kraju się coraz bardziej rozprzestrzeniało, by zwalczyć wszystkie te plugastwa, które się u nas dzieją. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Królowo wyznawców. Święta Jadwigo. Święta Jadwigo.